Candycore uczy i bawi. Nie wiecie, jak się ubrać na studniówkę? Nie ma problemu, mamy już o tym materiał. Ślub, wesele, pan młody gość, spokojnie, o tym też już jest film i wpis. Chcecie ogarnąć całoroczną garderobę całego swojego życia? Nie ma problemu, napisaliśmy o tym książkę. Zawsze staramy się odpowiadać na wasze najbardziej aktualne i palące potrzeby. Vox Populi, Vox Dei. Dlatego, kiedy pod ostatnim materiałem zobaczyliśmy zapytanie, czy może zrobilibyśmy materiał o najlepszych kombinezonach ochronnych, stwierdziliśmy, że nie możemy pozostać bierni i obojętni na takie wołanie o pomoc, poradę i wiedzę. Dlatego serdecznie zapraszamy do materiału, w którym omówimy 6 najlepszych kombinezonów ochronnych na nadchodzącą imprezę, a w zasadzie to pandemię. Nie pozwolimy, żebyście wyglądali źle w jakimkolwiek momencie swojego życia. W końcu epidemia zdarza się raz na jakiś czas. Ostatnia duża impreza z tej okazji była w XIV wieku, kiedy po Europie szalała dżuma. No dobra, może na początku XX wieku była epidemia grypy hiszpanki. Nieważne, jedziemy z tematem. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężko jest wybrać dobry kombinezon ochronny. Z jednej strony musi być skuteczny, zatrzymywać skażenia chemiczne, biologiczne i pewne skutki np. ataku nuklearnego. Z drugiej strony musi być też wygodny, ale co najważniejsze, musi wywierać odpowiedni efekt psychologiczny na ludziach wokół. W świecie, w którym cywilizowane zasady dawno odchodzą na dalszy plan i powstają gangi i frakcje zupełnie jak w Falloutie, wymagany jest odpowiedni efekt psychologiczny. Mówiliśmy już o tym w materiale o tym, jak się ubrać na apokalipsę zombie. A w tym materiale powiemy wam, jak przygotować się na atak koronawirusa. Dlatego w tym momencie zapraszamy na nasz subiektywny wybór 6 najlepszych kombinezonów, które prawdopodobnie ochronią was przed nadchodzącą pandemią. OP1. Zaczniemy od polskiego klasyka, czyli kombinezonu OP1. W jednej wersji może on składać się z wysokich woderów, długiego płaszcza i oczywiście rękawic. W drugiej zaś wersji może być po prostu jednoczęściowym kombinezonem, również z rękawicami. Plusem jest tego, że póki co jest dość mocno dostępny, na przykład na Allegro. Minusem, szczególnie tej płaszczowej wersji, jest to, że jest odrobinę niewygodny, kiepsko się w tym biega i trochę lamersko wygląda. Ale nie ma się co martwić, bo wersja kombinezonowa będzie miała taki stalkerski, nie chodzi o to, że kogoś śledzicie, stalkerski look. Kolejnym minusem jest to, że są to jednak dość stare rzeczy i kupowanie tego na Allegro albo od Agencji Mienia Wojskowego może okazać się lekkim niewypałem ze względu na to, że mogą być zleżałe, zmurszałe i trochę popękane, co jest w sumie dość kiepską ochroną, ale koszt tego typu kombinezonu jest naprawdę niewielki. Plus jest w kolorze takiej wypranej oliwkowej zieleni, trochę podobnej do modnej ostatnio szałwii, zwanej po angielsku Sage Green. L2. Drugim polskim kombinezonem jest kombinezon L2, czyli po prostu lżejsza wersja OP1. Można by powiedzieć, że to jest taka lniana marynarka wśród kombinezonów ochronnych, ale nadal z poliestrową podszewką. L2 może ma trochę niższy poziom ochrony niż OP1, ale za to jest lżejszy i lepiej się w nim biega, więc jeżeli jesteście tak szybcy jak Sonic X, to z pewnością spierdolicie wirusom. Plusem tego rozwiązania jest dostępność i niska cena. Minusem to, że może przyjść do was lekko zwichrowany, zmurszały i przestarzały, czyli nie będzie spełniał w pełni swoich funkcji. FOO1. Jeżeli wasz tata albo wujek pracują w wojsku, to może uda wam się skombinować najnowszy kombinezon FOO1. Jest on w modny ostatnio wzór w kamuflaż, a do tego posiada dwuwarstwową strukturę, jeżeli chodzi o jego konstrukcję, dlatego zdecydowanie lepiej chroni, bo jest też produkowany według nowych wytycznych. Plusy: szyk, splendor i wojskowy look. Ponadto nowa konstrukcja nie będzie miała żadnych wad związanych z długotrwałym magazynowaniem. Niestety jednak minusów jest dosyć dużo. Po pierwsze, będziecie wyglądać jak bananowy dzieciak. Po drugie, możliwy przypał u żandarmerii wojskowej, a nikt nie chce mieć do czynienia z wojskowymi bagietami. Kolejna sprawa jest taka, że jeżeli nie stać was na maskę MP5, czyli tą taką najnowszą, tylko kupicie sobie słonia za 7 zł, to będziecie wyglądać po prostu biedacko i nawet mi was nie żal w tym momencie. Jeżeli chcecie wybrać coś innych armii, to będą one się rządziły podobnymi zasadami. Wiadomo, że Amerykanofile wybiorą coś za wielkiej wody, natomiast Rusofile powiedzą, że rosyjski lepszy, nawet jeżeli jeden żołdak dostanie kombinezon, drugi żołdak dostanie maskę, a trzeci żołdak dostanie sztandar i tyle ich wszystkich wizjeli. The Germans are pulling back!
Zagraniczne będą też droższe i trudniej dostępne, ale o dobry wygląd warto się starać. Tańsze kombinezony ze sklepów specjalistycznych. Jeżeli jesteście pacyfistami i wszystko co wojskowe jest dla was błe, albo po prostu nie lubicie zielonego koloru, bo niekorzystnie w nim wyglądacie, to nie ma co na siłę tego nosić. Sklepy specjalistyczne oferują rozwiązania bardzo podobne do OP1 albo FOO1, tylko że w zdecydowanie bardziej przyjaznych barwach, takich jak żółty albo pomarańczowy, będziecie wręcz promienieć w trakcie epidemii. Współpracują one ze standardowymi maskami przeciwgazowymi. I teraz plusy takich rozwiązań. Nikt nie pomyli was z harcerzami albo z wojskowymi. Kolejnym ważnym plusem jest dobra widoczność. Jeżeli z kumplem dobierzecie takie same jaskrawe kolory, to w czasie szabrowania supermarketu nie zgubicie się nawzajem. Minusy takiego rozwiązania to, że w żółtym będziecie wyglądać jak minionek, więc zero profitów z respektu. Kolejnym minusem jest to, że taki kombinezon od razu mówi: mam więcej hajsu niż przeciętny typ. Dlatego prawdopodobnie możecie stać się łatwym celem albo częstszym celem napadów konkurencyjnych gangów czy innych prepersów, bo prawdopodobnie macie lepsze konserwy. Kombinezony ze sklepów specjalistycznych droższe. Jeżeli stać was na co dzień na Suit Supply, a tym bardziej jeżeli stać was na Zarembę, to z pewnością możecie sobie pozwolić na takie droższe kombinezony. Noszą je wykwalifikowani lekarze we wszystkich strefach objętych zarazą. Ponadto możecie je zobaczyć na naukowcach, we wszystkich filmach o naukowcach i zarazie. Dlaczego są takie super? Przede wszystkim mają ten profesjonalny look. Po drugie są najbardziej szczelne, najlepiej wykonane i w ogóle najfajniejsze na świecie. Przynajmniej producenci chcą, żebyście tak myśleli, a my tylko powtarzamy to, co oni piszą na swoich stronach internetowych. Co wyróżnia taki kombinezon? Ano to, że on ma taki wielki, usztywniany kaptur z wizjerem i ten kaptur powiększa waszą sylwetkę bardziej niż szerokie klapy powiększają i tak już dużego Bartka Leśniaka. Ponadto z tyłu kombinezonu macie taką specjalną kieszeń, pod którą może się zmieścić aparatura tlenowa. I nie musicie dzięki temu oddychać jakimś biedackim, filtrowanym powietrzem. Tfu, nawet mi was nie żal, jeżeli wybieracie takie rozwiązania. Tylko jak króle możecie wdychać czysty tlen z butli. I to jest życie, nawet jeśli wokół same trupy i zdecydowanie nie można wtedy powiedzieć, to jest życie. Co najwyżej można powiedzieć, i to nie jest życie. Ewentualnie zamiast aparatury tlenowej pod spodem możecie schować plecak z konserwami, tak że nie będzie widoczny. No wiecie, jeżeli w szkole zabierali wam drugie śniadanie, to podczas pandemii z pewnością też będą to robili, dlatego lepiej się zabezpieczyć przed taką ewentualnością. Plusy droższych kombinezonów. Wyglądacie w nich jak naukowiec, więc nikt was nie zaatakuje. W końcu możecie wynaleźć szczepionkę albo inne antidotum na to, co dręczy obecnie naszą cywilizację. Kolejna sprawa jest taka, że droższe kombinezony występują w dużo fajniejszych kolorach, na przykład takim szaro-niebieskim, zupełnie jak te super ulstery od Zaka Romana. Następny plus, tak jak już powiedziałem wcześniej, miejsce na plecak albo aparaturę tlenową. I ostatni, typowo wizerunkowy profit, to taka zdehumanizowana postać, przypominająca trochę kosmitę, budzi respekt i strach. Więc w momencie, kiedy ktoś będzie spierdalał na wasz widok, może owinie sobie w głowę folią aluminiową, żebyście swoimi czułkami i falami radiowymi nie przeniknęli do jego umysłu. Musi się bać epidemii, więc po co ma się obawiać jeszcze przejęcia kontroli nad jego umysłem przez cywilizację pozaziemską? Niefajnie, ludzie powinni mieć tylko jeden problem w życiu, a nie 1000. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Minusy drogich kombinezonów. Są drogie, więc wysoka cena, nie każdego na to stać, ewentualnie możecie nadszarpnąć swój budżet na konserwy, a lepiej po prostu, jeżeli będziecie mieć więcej konserw i nie będziecie musieli wychodzić z chaty. Kolejny minus jest taki, że znawcy od razu poznają, że nie jesteście naukowcami i wasza przykrywka będzie spalona. I ostatnim, takim wizerunkowo-społecznym minusem jest to, że będziecie wyglądać trochę jak pszczelarze, a pszczelarze nigdy, ani to przenigdy, nie mogą żyć w zgodzie. Nasza ostatnia propozycja, czyli strój doktora Plagi z XVII wieku. Coś dla prawdziwych dandysów. Wyglądacie dobrze przed zarazą, więc dlaczego mielibyście wyglądać źle w trakcie zarazy? Powinniście znaleźć coś, co szyte jest zgodnie z dawnymi kanonami. I tutaj w sukurs przychodzi włoskie, miarowe krawiectwo ochronne.
co jest nie tak z poprzednimi kombinezonami i dlaczego ten jest najlepszy dla Was? Ano to, że tamte są wykonane z gumy i tego typu innych sztucznych materiałów. Tfu! Prawdziwi dandysi powinni nosić rzeczy po pierwsze szyte na miarę, a po drugie wykonane tylko z prawdziwych, naturalnych materiałów. Dziób i płaszcz wykonane ze skóry. Te szkiełka, które macie w środku maski, są wykonane ze szkła, nie z jakiegoś polimeru. Kolejna rzecz jest taka, że te olejki i zioła, które są w środku, są naturalne. Naturalne, niesyntetyczne, nie żadne tam ekstrakty, bez sensu. Sami je zbieracie w jakimś tam gaju czy innym ogródku przy waszym lokalnym klasztorze. Rękawiczki też będą skórzane, a patyk do egzaminowania waszych nieruszających się kolegów, którzy leżą gdzieś tam pod płotami, będzie wykonany z drewna. Jak was znam, to pewnie zesracie się, żeby był wykonany z drewna cedrowego, bo każde inne drewno jest przecież do bani, tak? Nie pachnie, nie jest higroskopijne, nie jest antybakteryjne, tylko cedr! To macie w bani. Tak was ukształtowało środowisko. Taki wasz obraz. A na stopach, zamiast woderów, które są gumowe, więc ich nie założycie, możecie mieć broksy, bo są najbardziej uniwersalne. Plusy. Naturalne materiały. Wygląd psychola. Ludzie nie pomyślą, że jesteście normalni, więc z pewnością z wami nie zadrą. Budzicie respekt, jesteście bardziej bezpieczni. Ostatnim, choć nie najgorszym plusem jest możliwość dokupienia stylowego wózka na zwłoki. Musicie być dandy zawsze i wszędzie. Pamiętajcie o tym. Pora na minusy. Przede wszystkim wysoka cena. Ale przecież dla was to nie problem. Dokładacie w końcu do Janko. Kolejnym minusem jest długi czas oczekiwania. Jednak jest szyty na miarę. Następnym problemem ze strojem doktora Plagi jest to, że technologia jednak trochę poszła do przodu przez ostatnie 500 lat, dlatego nie zapewnia najlepszego poziomu ochrony przed realnym zagrożeniem. Ale przed zagrożeniem ludzkim to zupełnie co innego. Ostatnim minusem jest to, że nie możecie stosować do niego żadnych nowoczesnych środków ochrony, bo wyjdziecie na głupka, który się nie zna. A teraz pora na modne dodatki do kombinezonów. W końcu, jak mówiliśmy już nieraz, to szczegóły stanowią o efekcie całości. Pierwszym z nich jest drut kolczasty, który ładnie błyszczy i doskonale nadaje się do obrony waszego bunkra albo piwnicy przed złodziejami słoików. Kolejnym bardzo fajnym dodatkiem jest amunicja. No czymś jednak musicie się bronić, jak już wyjdziecie ze swojej piwnicy. Amunicja bardzo ładnie się patynuje. Broni nie pokażemy, bo YouTube ma alergię na piu, 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 piu. Nie możemy nic z tym zrobić. Wózek sklepowy wypchany konserwami. Jeżeli znacie drogę Cormaca McCarthy'ego, to wiecie, o czym mówię i nie muszę się specjalnie nad tym rozwodzić. Ostatnim dodatkiem, o którym już wcześniej wspomniałem, jest rzeczony drewniany wózek na zwłoki. To jest opcja tylko i wyłącznie dla prawdziwych dandysów i tylko i wyłącznie dobrze gra ze strojem z epoki. Więc przemyślcie dobrze, zanim się na to zdecydujecie. Ostatnim, niewątpliwie modnym, bo w kolorze czarnym, ale przede wszystkim praktycznym dodatkiem jest... worek na zwłoki. Nie muszę chyba tłumaczyć, po co może się przydać w takich okolicznościach, prawda? Dziękujemy serdecznie za obejrzenie naszego materiału. Mamy nadzieję, że nadchodząca pandemia i panujące podczas niej trendy nie zaskoczą was bardziej niż zazwyczaj zima zaskakuje drogowców. Trzymajcie się zdrowo i mam nadzieję, że w postapokaliptycznym świecie spotkamy się w sytuacji, w której będziemy tworzyć dla was adekwatne do nastrojów, trendów i klimatu materiały. Nie, ja myślałem, że na końcu powiedzieć, że ten materiał przygotowany jest w celach humorystycznych, ale nie dlatego, że śmiejemy się z koronawirusa, tylko dlatego, że wkurza nas to, jak media bezsensownie napędzają niepotrzebny strach przed tym, a ludzie, którzy teoretycznie mają do tego prawo, ale jest to nieetyczne, windują ceny jakichś podstawowych środków ochrony i uważam, że to jest nie w porządku. O kurwa, ile tekstu tego najebałem. Po chuj, ja wczoraj siedziałem do tej czwartej w nocy i to pisałem. A wiem, że było śmiesznie. Taki był mądry, a teraz umiera. Taki był mądry, a teraz umiera. Jeśli rozumiecie nawiązanie. We kurwa mać, jak się zajebałem, no jak mnie to wkurwia. A! Ja tu... się...
To jest taki ukryty komunikat, że wy mnie tu przetrzymujecie wbrew mojej woli i zmuszacie mnie, żebym nagrywał te czerstwe filmiki i mówił jakieś żarty, bo myślicie, że to się będzie klikało. Ja pierdolę. Jestem więźniem, pomóżcie mi! Zaraz kichnę. Żeby było, że niby pandemia, nie? I że strasznie. No jak jeszcze można kichnięcie wywołać? Czy to jest tak trudne wywołać kichnięcie? Kurwa jego mać. No kichnij, kurwa. No zaryć, no. Już chyba ja kichnę z zakalu. Daj, kurwa, więcej tego pieprzu. Aha, moje śluzówki, kurwa, i wszystko.